Badawczym w Puławach. Mam przyjemność powitać wszystkich przybyłych na kolejnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej. Tym razem naszą bohaterką jest pani magister Magdalena Skarżyńska z Zakładu Mikrobiologii, która realizowała przewód doktorski pod opieką promotorską siedzącego tutaj koło nas pana profesora doktora habilitowanego Dariusza Wasyla. Oczywiście pracownika tego samego zakładu, jednocześnie kierownika Zakładu Analiz Omicznych. Wszyscy pana profesora znają i serdecznie witam promotora, a przede wszystkim doktorantkę. Oczywiście przewód doktorski nie mógłby się odbyć i nie mógłby być zrealizowany bez aktywnego udziału naszych recenzentów. Serdecznie witam na dzisiejszej publicznej obronie rozprawy doktorskiej panią profesor doktor habilitowaną Anetę Nowakiewicz z Zakładu Mikrobiologii z Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Serdecznie witam panią profesor i dziękuję za osobiste przybycie. Na łączach dzisiaj będzie się z nami tutaj komunikował drugi z naszych recenzentów, pan doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIP w Warszawie, pan profesor Rafał Gierczyński. Serdecznie witamy pana profesora. Mam nadzieję, że pan profesor nas słyszy. I cóż, no oczywiście serdecznie witam wszystkich przybyłych. Jeszcze raz również obecnych tutaj członków komisji doktorskiej. Mam nadzieję, że pozostali słuchają, to są aktualnie na łączach i śledzą publiczną obronę dzisiejszą na YouTubie, ale się pojawią na niejawnej części, bo bez kworum trudno byłoby dzisiaj podjąć uchwałę i mam nadzieję uchwałę pozytywną o nadaniu stopnia doktora. Witamy pana profesora Liniaka i kolejnego członka komisji doktorskiej. I serdecznie witam też kierownika zakładu, z którego się pani magister wywodzi, mianowicie pana profesora tutaj Krzysztofa Szulowskiego, który jest tutaj z nami na sali. Oczywiście jeszcze raz witam wszystkich przybyłych. Mam nadzieję, że aktywnie państwo będziecie udział brali, nie tylko słuchając dzisiejszej publicznej obrony, ale będziecie też zadawać pytania w dyskusji, bo dyskusja jest tym najważniejszym etapem podczas publicznej obrony. Dzisiejsza publiczna obrona odbywa się w formie hybrydowej. Zresztą dalej kontynuujemy ten sposób publicznych obron w naszym Instytucie. Jest to oczywiście możliwe dzięki rozporządzeniu ministra nauki, obecnie nauki edukacji, wcześniej ministra nauki szkolnictwa wyższego z 24 kwietnia 2020 roku. Zostało takie rozporządzenie wprowadzone w związku z pandemią, o której już wszyscy chyba zapomnieli, ale oczywiście takowa była. I wówczas ministerstwo dopuściło możliwość zdalnych obron z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Według stanowiska ministerstwa publiczna obrona rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 marca, bo cały czas mówimy oczywiście 2003 roku o tak zwanym starym trybie. On jest jeszcze możliwy. Ja cały czas to podkreślam i państwu przypominam, którzy jeszcze, jest ponad 20 osób, które jeszcze wiszą gdzieś w przestworzach i zapominają, że już mamy prawie pół roku. Pół roku minęło i zostało jeszcze 6 miesięcy do zakończenia tych przewodów doktorskich otwartych i realizowanych w starym trybie. W związku z tym w ramach tej ustawy, w ramach tego rozporządzenia, o którym wspomniałem z 24 kwietnia 2020 roku, taka publiczna obrona rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej może być prowadzona. I dalej jest oczywiście to utrzymane w mocy. Częściej niektórych placówkach wrócono już do tradycyjnego sposobu obron, w niektórych jest to w formie hybrydowej, tak jak u nas w dniu dzisiejszym. Nim przejdziemy, oczywiście tutaj witam panów też i dziękuję za przybycie z działu systemów informatycznych, którzy będą dzisiaj czuwać nad
właściwym przebiegiem tej właśnie hybrydowej obrony. Jak Państwo wiedzą, jak dotychczas to zresztą było prowadzone, jest w czasie rzeczywistym transmisja z dzisiejszej obrony na kanale YouTube. Oprócz tego będziemy się dzisiaj łączyć z recenzentem na MS Teamsach. Nim przejdziemy do obrony, chciałbym Państwa pokrótce zapoznać z porządkiem dzisiejszego posiedzenia. Mianowicie ja jako przewodniczący komisji pozwolę sobie pokrótce oczywiście przedstawić sprawozdanie komisji w sprawie oceny przebiegu przewodu doktorskiego pani magister Magdaleny Skarżyńskiej. Później odczytam in extenso uchwałę komisji o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony. Data tej obrony została ustalona na dzień dzisiejszy na godzinę 12. Kolejnym punktem będzie, poprosimy promotora o przedstawienie pokrótce również życiorysu oraz przebiegu pracy zawodowej i naukowej doktorantki. I przejdziemy do trzech najważniejszych punktów publicznej obrony rozprawy doktorskiej, jakimi są przedstawienie oczywiście tez rozprawy doktorskiej. Później odczytane zostaną recenzje, no i przejdziemy do dyskusji. Po tej jawnej części dzisiejszego posiedzenia komisja doktorska nie tyle uda się, ale wyprosi wszystkich tutaj obecnych, łącznie z doktorantką, żeby podyskutować na temat przebiegu publicznej obrony, no i podjąć oczywiście uchwałę, projekt uchwały o przyjęciu publicznej obrony. Mam nadzieję, że oczywiście nie zakładam innego scenariusza, że wynik będzie pozytywny. I po tej niejawnej części oczywiście zaprosimy doktorantkę i wszystkich tutaj obecnych, żeby przedstawić Państwu werdykt. Zgodnie z porządkiem dzisiejszego posiedzenia pozwolę sobie pokrótce, tak jak wspomniałem, przedstawić sprawozdanie Komisji Doktorskiej Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie oceny przebiegu przewodu doktorskiego. Serdecznie witam pana dyrektora. Właśnie teraz dopiero zauważyłem, że pan dyrektor jest z nami, pana profesora Stanisława Winiarczyka. Serdecznie witamy na dzisiejszej publicznej obronie. Dziękuję za przybycie. Pan dyrektor znalazł trochę czasu, żeby tutaj dzisiaj uczestniczyć w tym bardzo ważnym dla doktorantki, myślę, chwili. Zresztą dla każdego doktoranta, jaki pierwszy krok w rozwoju naukowym. Przechodząc do meritum, chciałem Państwu pokrótce przedstawić sprawozdanie Komisji Doktorskiej. Pani magister Magdalena Skarżyńska jej przewód doktorski zatytułowany, jak Państwo widzą, antybiotykooporność bakteryjnej flory jelitowej wybranych gatunków zwierząt. Przewód jej doktorski został otwarty na 179. posiedzeniu Rady Naukowej. Miało to miejsce w 2017 roku, 13 grudnia. Wówczas Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała kandydatury promotora. Już wspomnę, że został nim pan profesor doktor habilitowany pan Dariusz Wasyl. I wówczas również Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała i wybrała właściwie kandydatury dwóch wspomnianych przeze mnie recenzentów, czyli pani profesor doktor habilitowaną Anetę Nowakiewicz. Jeszcze raz witam serdecznie i pana profesora Rafała Gierczyńskiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIP w Warszawie. W toku realizacji przewodu doktorskiego doktorantka zdała wymagane ustawą i rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego określone egzaminy, mianowicie był to egzamin z dyscypliny podstawowej, jakim była mikrobiologia weterynaryjna, dyscyplina dodatkowa, podstawy doświadczalnictwa z elementami statystyki, język nowożytny angielski. Oczywiście wszystkie te egzaminy doktorantka zdała pozytywnie. W różnych oczywiście okresach, których nie będę tutaj już może przytaczał. Ważniejszym może datą to jest data złożenia przez doktorantkę z pozytywną opinią promotora rozprawy doktorskiej. Miało to miejsce 7 lutego 2023 roku. I oczywiście od razu praca doktorska została wysłana do recenzentów
I otrzymaliśmy dwie pozytywne recenzje, jedną w kwietniu tego roku, obie w kwietniu, drugą 11 kwietnia. I po zapoznaniu się z pozytywnymi recenzjami, oczywiście pozytywną recenzją również promotora, komisja doktorska na specjalnym posiedzeniu, miało to miejsce 19 maja tego roku, podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony. I data została ustalona na dzień dzisiejszy na godzinę 12. I teraz pozwolę sobie in extenso odczytać tą uchwałę. Uchwała Komisji Doktorskiej o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony. Komisja Doktorska Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na posiedzeniu w dniu 19 maja 2023 roku na podstawie artykułu 14 ust. 2 punkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz stosownego rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku. Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, jeszcze raz przytoczę jej tytuł, antybiotykooporność bakteryjnej flory jelitowej wybranych gatunków zwierząt pani magister Magdaleny Skarżyńskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony. I tutaj widnieją podpisy czytającego, przewodniczącego oraz członków komisji. Cóż, teraz w związku z porządkiem dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia komisji, kolejnym punktem jest przedstawienie pokrótce życiorysu doktorantki. Poproszę promotora o przedstawienie. Proszę bardzo. Dobry, dziękuję. Ja pozwolę sobie usiąść, jeżeli Państwo pozwolicie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przedstawić sylwetkę mojej wieloletniej współpracownicy, pani magister Magdaleny Skarżyńskiej, która pochodzi z Lubartowa, jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk na Ziemi i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dwustopniowe studia magisterskie na kierunku biologia w zakresie mikrobiologii ukończyła w 2003 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 2007 roku również z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia podyplomowe w zakresie chemii kosmetycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Pani magister Magdalena Skarżyńska jest zawodowo związana z Zakładem Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego od lutego 2004 roku, pierwotnie w ramach stażu absolwenckiego, a w 2005 roku została zatrudniona na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego. Od 2018 roku pracuje na stanowisku asystenta. Pani magister Magdalena Skarżyńska aktywnie uczestniczy w działalności naukowo-badawczej i referencyjnej Zakładu Mikrobiologii, będąc współautorem patentu, 30 publikacji naukowych i licznych doniesień na konferencje naukowe. Indeks Hirsza doktorantki wynosi 9, a publikacje jej współautorstwa były cytowane ponad 400 razy. Od początku swojego zatrudnienia doktorantka zajmuje się tematyką salmonellozy i antybiotykooporności. Aktywnie uczestniczy w realizacji zadań krajowych laboratoriów referencyjnych w tym zakresie. Uczestniczy również w działalności związanej z OMCL, opracowując opinię o wyrobach do diagnostyki in vitro. Jest zaangażowana w działalność dydaktyczną zakładu, prowadzi szkolenia dla pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych, na przykład w ramach szkoleń programu wieloletniego. Jest nadzorującym badania, posiada upoważnienie do autoryzacji wyników, w tym w badaniach objętych zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Od wielu lat pełni też funkcję kierownika do spraw technicznych w Zakładzie Mikrobiologii. Pani magister brała udział w licznych projektach naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, krajowych, takich jak Narodowe Centrum Nauki i międzynarodowych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, tak siódmego programu, jak i Horyzontu 2020. Warto podkreślić, że w ramach kończącego się właśnie programu One Health JP kierowała zespołem badawczym Instytutu w projekcie Discover. Projekt ten realizowany w latach 2020-2022 dotyczył identyfikacji źródeł Salmonella, Campylobacter, Witek i właśnie antybiotykooporności.
Obecnie jest wykonawcą projektu ICONIC. Projekt ten jest finansowany w ramach Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance i dotyczy koselekcji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w wyniku stosowania kokcydiostatyków jonoforowych. Doktorantka kieruje też jednym z zadań rozpoczętych ostatnio w Instytucie badań dotyczących zwierząt dzikich i wolno żyjących. Oczywiście zadanie to dotyczy występowania u tych zwierząt bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe. W ostatnich latach doktorantka koncentrowała się na wykorzystaniu w swoich badaniach nowoczesnych technik badawczych, takich jak sekwencjonowanie genomowe bakterii czy diagnostyka mikrobiologiczna w podejściu metagenomicznym. Umiejętności te i kompetencje w tym zakresie doktorantka nabyła w trakcie licznych szkoleń, między innymi w DTU, gdzie mieści się unijne laboratorium referencyjne do spraw antybiotykooporności, w RIVM w Holandii, gdzie z kolei jest unijne laboratorium do spraw salmonellozy. Była również na stażach w Uniwersytecie w Utrechcie, w ANSES czy w BFR w Niemczech. W roku 2018 decyzją Rady Nauki przy biurze KNOF doktorantka została beneficjentką stażu długoterminowego, który odbyła w Center for Genomic Epidemiology w National Food Institute właśnie w Danii. I wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte w trakcie tych szkoleń, ale również wieloletniej pracy w Instytucie wykorzystała do realizacji badań, które wykorzystała w pracy doktorskiej, której świadkiem obrony za chwilkę będziemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Możemy oczywiście podkreślić, że pochodzi pani z ziemi lubelskiej, też nie tylko kończyła Wydział o Nauki o Ziemi. To cóż, prosimy doktorantkę o przedstawienie tez pracy doktorskiej. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo recenzenci, szanowna komisjo, szanowni państwo. Antybiotykooporność stanowi jedno z najważniejszych wyzwań zdrowia publicznego XXI wieku. Skala zjawiska zagraża skuteczności stosowania substancji przeciwbakteryjnych, a tym samym zdrowiu i życiu ludzi, zwierząt i roślin. Obecnie zjawisko dotyczy w zasadzie wszystkich dostępnych grup terapeutycznych. Problem ma obecnie zasięg globalny, a przyczyniło się do tego bez wątpienia nadmierne i często nieuzasadnione stosowanie substancji przeciwbakteryjnych w medycynie, weterynarii, rolnictwie i akwakulturze. Szacuje się, że brak podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych może skutkować śmiercią nawet 10 milionów osób rocznie. Niemniej opublikowane w ubiegłym roku badania wskazują, że jesteśmy w zasadzie o krok od osiągnięcia takiego wyniku. Otóż w 2019 roku zakażenia wywołane przez oporne bakterie przyczyniły się do śmierci niemal 5 milionów osób. Bezpośrednią przyczyną śmierci ponad 1/4 przypadków był brak możliwości zastosowania odpowiedniego leczenia. W Polsce w tym samym roku ponad 24 tysiące zgonów było konsekwencją zakażeń wywołanych opornymi patogenami, a ponad 5600 z nich bezpośrednio wiązało się z opornością. Oczywiście antybiotykooporność to także dodatkowy ogromny problem ekonomiczny związany z dodatkowymi kosztami leczenia, spadkiem produktywności, a także stratami w produkcji rolnej. Bank Światowy szacuje, że możemy stracić nawet 3,8% globalnego produktu brutto przy rocznym niedoborze 3,4 biliona dolarów. Co więcej, produkcja zwierzęca w niektórych krajach z powodu antybiotykooporności może spaść nawet o 11%. Oczywiście samo zjawisko oporności jest tak stare, jak stare są same bakterie. Geny oporności były izolowane z próbek osadów dennych wiecznej zmarzliny, a oporne bakterie z miejsc pozbawionych jakiegokolwiek wpływu człowieka przez ponad 4 miliony lat. W toku ewolucji bakterie wykształciły szereg mechanizmów, dzięki którym stają się oporne na działanie substancji przeciwbakteryjnych. Do mechanizmów tych należą zmiany w przepuszczalności osłon komórkowych, modyfikacje docelowego miejsca działania, bądź też zastąpienie docelowego miejsca działania antybiotyku zupełnie nową cząsteczką. To także aktywne usuwanie substancji czynnej z komórki, jak również jej enzymatyczna inaktywacja. Oczywiście problem, o którym mowa, stanowi oporność nabyta, w której obecność wspomnianych mechanizmów oporności warunkowana jest
pojawieniem mutacji w genomie bakteryjnym bądź nabyciem konkretnych genów oporności. Dodam w ramach ciekawostki, że w bazie ResFinder, jest to baza nabytych genów oporności, z której korzystałam w ramach prowadzonych przeze mnie badań, opisanych jest 3148 genów, nabytych genów oporności, jest to stan na dziś. Niektóre z nich determinują oporność krzyżową na szereg różnych substancji. Oczywiście determinanty te mogą być przekazywane wertykalnie do komórek potomnych, ale również mogą być przenoszone pomiędzy różnymi rodzajami i gatunkami bakterii, nawet niespokrewnionymi filogenetycznie, na drodze horyzontalnego transferu genów. Na pojawianie się mutacji, jak i przenoszenie czy efektywność horyzontalnego transferu genów oraz samo szerzenie opornych bakterii wpływa oczywiście presja selekcyjna w środowisku. Zjawisko jest zatem szalenie złożone, wielowarstwowe i wymaga podejmowania skoordynowanych działań, które uwzględniają możliwość przenoszenia się zarówno opornych bakterii, jak też samych genów oporności pomiędzy ludźmi, zwierzętami i środowiskiem. Z uwagi na fakt, że ponad 60% zakażeń, chorób zakaźnych człowieka ma pochodzenie od zwierzęce oraz ze względu na to, że przyczyną ponad 54% z nich, ponad 54% stanowią są bakterie, pierwszy cel mojej pracy stanowiła charakterystyka zjawiska oporności bakterii jelitowych wybranych gatunków zwierząt. Charakterystyka ta obejmowała ocenę roli różnych gatunków zwierząt w szerzeniu oporności, identyfikację genów oporności występujących u bakterii jelitowych izolowanych od zwierząt hodowlanych i wolnożyjących oraz ilościową ocenę skali występowania genów oporności w mikrobiomie różnych gatunków zwierząt. Drugi cel mojej pracy stanowiła ocena przydatności metod molekularnych w monitorowaniu oporności. Wyznaczone cele badawcze zostały zrealizowane w ramach cyklu czterech prac, z których uwzględniając pracę przeglądową dotyczącą mechanizmów bakteryjnych, mechanizmów oporności. Badania przedstawione w ramach niniejszej pracy objęły 356 próbek pochodzących od zwierząt wolnożyjących i hodowlanych. Próbki zgromadzono w latach 2016-2020. W ramach pracy pierwszej przebadałam 237 próbek pochodzących od 5 gatunków wolnożyjących gryzoni. Zwierzęta odłowiono w naturalnym środowisku na terenie lasów i łąk. W ramach pracy drugiej przebadałam 69 próbek pochodzących od 21 gatunków wolnożyjących ptaków. Próbki stanowiły jelita, kał, wymazy z wola oraz żołądek. W ramach pracy czwartej przebadałam 30 próbek treści jelit wolnożyjących reprezentowanych przez dziki, lisy oraz gryzonie, przy czym te same próbki gryzoni były przedmiotem badań pracy drugiej. Dodatkowo przebadałam 30 próbek treści jelit zwierząt hodowlanych, kur brojlerów, indyków oraz świń. Zastosowałam dwa podejścia badawcze. Pierwsze oparte na klasycznej hodowli mikrobiologicznej, gdzie charakterystykę szczepów, uzyskanych izolatów uzupełniłam o ich charakterystykę genotypową oraz podejście drugie, zupełnie niezależne od hodowli, polegające na analizach całkowitego metagenomu próbek. W podejściu pierwszym próbki były posiewane na agar Mac Conkeya z dodatkiem cefotaksymu i pożywkę Carba Smart i było to podejście analogiczne do urzędowego monitoringu oporności. Z tych podłoży izolowano Escherichia coli wskaźnikowe, oporne na cefalosporyny i oporne na karbapenemy. Dodatkowo badania rozszerzyłam o pożywkę Mac Conkeya z dodatkiem kolistyny celem izolacji coli opornych na ten antybiotyk. Uzyskane izolaty charakteryzowałam z wykorzystaniem PCR do wykrywania genu USP-A bądź techniką MALDI-TOF. Dodatkowo w pracy drugiej podjęłam próbę izolacji salmonella zgodnie z normą 65-79. Kolejnym krokiem były badania fenotypu oporności. W tym celu zastosowałam metodę mikrorozcieńczeń w bulionie, stosowaną w urzędowym monitoringu oporności.
Metoda ta pozwala na określenie minimalnego stężenia hamującego wzrost bakterii. W badaniach wykorzystałam komercyjnie dostępne panele antybiotykowe, a uzyskane wartości MIG interpretowałam zgodnie z epidemiologicznymi wartościami odcięcia według UCAST. Wybrane szczepy zostały następnie poddane sekwencjonowaniu genomowemu, a uzyskane sekwencje analizowano z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi bioinformatycznych opracowanych przez grupę Center for Genomic Epidemiology. Sekwencje analizowano pod kątem obecności nabytych genów oporności, mutacji punktowych, a także obecności replikonów plazmidowych, czynników wirulencji oraz typów sekwencyjnych. W podejściu drugim z próbek izolowano całkowite DNA. W tym celu wykorzystałam komercyjny zestaw firmy Qiagen z drobnymi modyfikacjami. Próbki danego gatunku bądź rodzaju w przypadku gryzoni były następnie pulowane po 10, a kolejnym krokiem było ich sekwencjonowanie metodą shotgun sequencing, czyli była to tak zwana bezpośrednia metagenomika. Do analiz wykorzystałam narzędzie MGMapper, opracowane również przez grupę Center for Genomic Epidemiology. Narzędzie to pozwala na mapowanie uzyskanych odczytów do wybranych baz danych. Wybrałam bazę danych nabytych genów oporności, ResFinder, oraz bazy zawierające genomy bakterii, sekwencje plazmidów oraz genomy zwierząt i roślin. Przechodząc do wyników gryzoni, wyizolowałam 263 Escherichia coli, 191 szczepów wskaźnikowych, 3 podejrzane o oporność na cefalosporyny oraz 69 podejrzanych o oporność na kolistynę. Nie stwierdziłam obecności szczepów opornych na karbapenemy, ani nie wykryłam obecności salmonella. Badania antybiotykooporności pozwoliły mi wykazać niewielkie znaczenie badanej populacji gryzoni w szerzeniu zjawiska. Większość szczepów była wrażliwa na wszystkie badane substancje przeciwbakteryjne. Zaledwie 5 szczepów było opornych, przy czym 4 były oporne na kolistynę i jeden z nich oporny na tetracyklinę. Sekwencjonowaniu poddano 30 wybranych izolatów. Oczywiście uwzględniłam wszystkie szczepy oporne. Dodatkowo w grupie szczepów wrażliwych znalazło się 10 szczepów, które miały stosunkowo wysoki MIG dla azytromycyny, bo od 8 do 16 mg na litr. Wybrałam tę grupę z uwagi na fakt, że dotychczas nie określono wartości ECOV dla Escherichia coli i dla azytromycyny właśnie. Analizy uzyskanych sekwencji pozwoliły mi wykazać obecność genu TetB w szczepie opornym na tetracykliny. Gen ten koduje mechanizm czynnego usuwania tetracyklin z komórki. Natomiast w przypadku szczepów opornych na kolistynę nie stwierdziłam żadnych genetycznych podstaw warunkujących tę oporność. Nie zidentyfikowałam ani przenoszonych plazmidowo genów MCR, ani znanych mutacji w genach PMRA i PMRB, które mogą warunkować oporność na kolistynę. Zidentyfikowałam natomiast szereg nieopisanych dotąd mutacji punktowych w genach PMRA i PMRB, przy czym w większości przypadków tożsame mutacje identyfikowałam także w szczepach wrażliwych, a zatem można wykluczyć, że miały one jakikolwiek wpływ na fenotyp oporności. Natomiast w 2 szczepach zidentyfikowałam mutacje obydwie dotyczyły genu PMRB, jedna z nich opierała się na delecji, druga zmianie nukleotydu. Żadnej z tych mutacji nie wykryłam w szczepach wrażliwych, natomiast na chwilę obecną nie jestem w stanie stwierdzić, czy miały one jakiś wpływ na określony fenotyp oporności. Dopiero zastosowanie dodatkowych badań mogłoby wyjaśnić tę kwestię. Zdecydowanie wyższą skalę oporności odnotowałam u ptaków wolnożyjących. Otóż połowa spośród badanych szczepów była oporna, a większość była oporna na co najmniej 3 klasy substancji przeciwbakteryjnych. Najwięcej szczepów wykazywało oporność wobec ampicyliny, tetracyklin, fluorochinolonów oraz inhibitorów przemian kwasu foliowego. Niewiele szczepów było opornych na chloramfenikol, a zaledwie 4 wykazywały oporność na gentamycynę. Spośród szczepów opornych na ampicylinę, 6 wykazywało również oporność na cefalosporyny trzeciej generacji.
sekwencjonowaniu poddano wszystkie badane izolaty i w ponad 99% przypadków potwierdzono obecność determinant warunkujących określone fenotypy oporności. Wyjątek stanowił jeden szczep, w którym nie zidentyfikowano szczepu determinującego oporność, determinującego oporność na ampicylinę. W pozostałych przypadkach oporność na ampicylinę była związana z obecnością beta-laktama skodowanych przez różne warianty genu BLATEM oraz BLAOXA1. W szczepach opornych na cefalosporynę zidentyfikowałam natomiast obecność beta-laktamas o rozszerzonym spektrum substratowym, tzw. enzymów ESBL, kodowanych przez BLA-CTXM15 oraz BLA-SHV12. Dodatkowo w kilku szczepach wykryłam obecność cefalosporyna z typu AMPC, kodowanych przez gen BLA-CMY2. Szczepy oporne na tetracykliny posiadały geny TET-A i TET-B, które kodują mechanizm czynnego usuwania tetracyklin z komórki. Jeśli chodzi o chinolony, najczęściej notowanym mechanizmem oporności były mutacje w regionach QRDR, genów kodujących podjednostki bakteryjnych topoizomeraz. Mutacje te dotyczyły genu GIR-A, PAR-C i PAR-E. Z uwagi na drugi cel badania zwróciłam również uwagę na niezgodność między genotypem a fenotypem oporności i wykazałam obecność genów pomimo braku ich ekspresji fenotypowej. Tak było w przypadku 5 szczepów, które były wrażliwe na chloramfenikol, natomiast stwierdziłam w nich obecność genu CMLA1 oraz CATB3. Podobna sytuacja dotyczyła 2 szczepów, dla których mig dla kolistyny był tuż poniżej wartości ECOV. Obydwa szczepy posiadały gen MCR1. Co więcej, wykryłam obecność genów warunkujących oporność na substancje, które nie były badane fenotypowo. I tak okazało się, że geny warunkujące oporność na aminoglikozydy, inne niż uwzględnione w badaniach fenotypowych gentamycyna, były notowane najczęściej. Co więcej, w 2 szczepach stwierdziłam obecność genu FOSA7, który determinuje oporność na fosfomycynę, która nie była badana fenotypowo. Dodam na marginesie, że fosfomycyna należy do antybiotyków krytycznie istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego. Uzyskane wyniki pozwoliły mi potwierdzić rolę dzikich ptaków jako potencjalnego wektora oporności w środowisku. Przechodząc do badań metagenomicznych, w badanych próbkach uzyskałam od 111 do 196 milionów odczytów na próbkę, przy czym zanim przejdę do omówienia wyników, jestem Państwu jeszcze winna 2 słowa wyjaśnienia odnośnie metagenomiki, analiz samych metagenomicznych. Otóż wyniki mapowania odczytów do bazy ResFinder zostały zsumowane na podstawie 90% podobieństwa do klastrów. Dany klaster reprezentował konkretny gen oporności. Ponadto wyniki liczebności genów oporności znormalizowano, uwzględniono długość sekwencji referencyjnej i liczbę odczytów bakteryjnych oraz przedstawiono to jako wartość FPKM, czyli fragment na 1000 par zasad na 1 000 000 odczytów bakteryjnych. Przechodząc już do samych wyników, zidentyfikowałam wyższą liczebność genów oporności u zwierząt hodowlanych w porównaniu do zwierząt wolno żyjących. Najwięcej genów oporności odnotowałam u drobiu, przy tym u kur brojlerów było to ponad 3600 jednostek FPKM i 75 różnych klastrów. U indyków ponad 2690 jednostek FPKM i 68 klastrów. U świń nieco mniej, bo ponad 2300 jednostek FPKM i 58 klastrów. Spośród zwierząt wolno żyjących najwięcej genów oporności odnotowałam u lisów, ponad 2100 jednostek FPKM i 55 różnych klastrów. U dzików niemal pięciokrotnie mniej, bo ponad 440 jednostek FPKM i 29 różnych klastrów. U gryzoni było to zaledwie 5 klastrów i poniżej 3 jednostki FPKM. Wynik ten oczywiście potwierdza jednocześnie wyniki uzyskane w ramach pracy drugiej. Biorąc pod uwagę skalę występowania genów oporności w odniesieniu do konkretnej klasy substancji przeciwbakteryjnej,
Profile były zdominowane przez geny warunkujące oporność na tetracykliny, makrolidy, aminoglikozydy i beta-laktamy. Jeśli chodzi o pozostałe geny warunkujące oporność na pozostałe klasy, miały one mniejszy udział, przy czym muszę tutaj dodać, że zastosowana metoda pozwalała na wykrywanie tylko nabytych genów oporności. A zatem w przypadku chinolonów, gdzie to mutacje w regionach QRDR stanowią istotny czynnik wpływający na oporność, tutaj skala oporności na chinolony może być zaniżona. Zaobserwowałam różnice w udziale poszczególnych genów w rezystomach badanych zwierząt i tak geny warunkujące oporność na tetracykliny były najliczniej notowane u kur. Ciekawą obserwacją natomiast było stwierdzenie ilości genów warunkujących oporność na tetracykliny u lisów, która była wyższa niż u pozostałych gatunków hodowlanych. Najprawdopodobniej ma to związek ze szczepieniem lisów przeciwko wściekliźnie i presji selekcyjnej tetracykliny, która jest wykorzystywana jako marker podjęcia szczepionki. Jeśli chodzi o już szczegóły rezystomu, zidentyfikowałam 117 różnych klastrów reprezentujących geny oporności. Na prezentowanej heatmapie widzą Państwo 50 genów notowanych najczęściej. Im bardziej ciepły kolor, bardziej czerwony, tym więcej danego genu w próbce. Ciemno-niebieski oznacza brak genu w próbce. Zastosowanie do porównań między próbkami wskaźnika Breyer-Curtisa pozwoliło mi wykazać bardziej zbliżoną strukturę rezystomu zwierząt hodowlanych. Co więcej, analizy ze zastosowaniem wskaźników różnorodności Shannon i Simpson oraz wskaźnika liczebności SHAO pozwoliły wykazać większą różnorodność i większą skalę, liczbę genów oporności w rezystomach zwierząt hodowlanych, co wskazuje jednak na przyczynę stosowania substancji przeciwbakteryjnych w hodowli. Jeśli chodzi o konkretne geny, oczywiście najwięcej zidentyfikowałam genów oporności na tetracykliny. Kodowały one nie tylko pompy efluks, ale również białka chroniące rybosom. Natomiast chciałam zwrócić Państwa uwagę na dwa klastry genu TETX, który koduje monooksygenazę flawinową. Zapewnia ona oporność nie tylko na tetracykliny, ale również na glicylcykliny i należącą do nich tigecyklinę. Glicylcykliny zaliczane są oczywiście do antybiotyków krytycznie istotnych z punktu widzenia medycyny ludzkiej. Kolejny ciekawy przykład to gen CFRC, który koduje oporność na szereg różnych klas substancji przeciwbakteryjnych, w tym oksazolidynony, również zaliczane do antybiotyków krytycznie istotnych z punktu widzenia medycyny ludzkiej. Ten gen był stwierdzany tylko u zwierząt hodowlanych, a więc to również może potwierdzać właśnie, że stosowanie substancji przeciwbakteryjnych w hodowli zwierząt przyczynia się do selekcji oporności. Ciekawą obserwacją było również odnotowanie stosunkowo wysokiego udziału oporności na beta-laktamy u lisów. Gen, który był notowany najczęściej, BLAOXA347, koduje beta-laktamazę o szerokiej specyficzności substratowej, obejmującej również należący do karbapenemów imipenem. Co więcej, tylko w genomie lisów obserwowałam szereg genów kodujących cefalosporynazy typu AMPC. Wynik ten oczywiście może potwierdzać rolę lisów jako wektora oporności w środowisku. Uzyskane wyniki pozwoliły mi wykazać przydatność metod molekularnych w badaniach antybiotykooporności. W ponad 97% przypadków wykazałam obecność determinant odpowiadających za oporność na badane substancje. Udało mi się również wykryć determinanty oporności niezależnie od ich ekspresji, a także zidentyfikować geny oporności na substancje, które nie były ujęte w badaniach fenotypowych, co wskazuje, że zastosowanie samych metod fenotypowych może prowadzić do niedoszacowania zjawiska, czego doskonałym przykładem jest jeden szczep wyizolowany od dzikich ptaków, konkretnie od błotniaka stawowego. Szczep był wrażliwy na wszystkie badane substancje, natomiast posiadał dwa geny warunkujące oporność na aminoglikozydy inne niż badana gentamycyna.
Zastosowane metody pozwoliły mi także uzyskać dodatkowe informacje, na przykład o obecności czynników wirulencji, a także określenie konkretnych typów sekwencyjnych i właśnie dzięki określeniu typów sekwencyjnych wykazałam, że występowanie niektórych kombinacji genów, jak i mutacji w regionach QRDR było powiązane z określonymi typami sekwencyjnymi. Dowodzi to klonalnego szerzenia się specyficznych mechanizmów oporności. Metody oparte na sekwencjonowaniu genomowym umożliwiły także uzyskanie dodatkowych informacji na temat kontekstu genomowego, lokalizacji genów, a także zdefiniować konkretne replikony plazmidowe, które uczestniczą w horyzontalnym transferze genów. Chciałam tu zwrócić Państwa uwagę na jeden szczep Escherichia coli, również wyizolowany od dzikich ptaków, konkretnie od łabędzia. Szczep należał do linii klonalnej ST131. Jest to kliniczna istotna linia klonalna. Szczepy Escherichia coli ST131 związane są często z zakażeniami krwi bądź układu moczowego. Szczep posiadał 5 różnych genów oporności, w tym gen kodujący beta-laktamazę o rozszerzonym spektrum substratowym CTXM15, a także dwufunkcyjny enzym kodujący oporność na aminoglikozydy i chinolony jednocześnie. Wszystkie te 5 genów okazało się zlokalizowanych na chromosomie. Sugeruje się, że takie przeniesienie plazmidowo kodowanej oporności na chromosom może sprzyjać utrwalaniu oporności w populacjach bakteryjnych. Zastosowanie metod metagenomicznych pozwoliło mi na ocenę całego metagenomu badanej próbki, a więc w analizach uwzględniono wszystkie bakterie, również te, których nie jesteśmy w stanie wyhodować w laboratorium. Dzięki temu i dzięki temu też, że nie ma tutaj wpływu selekcyjnej hodowli, prawda, na jakichś płytkach z dodatkami antybiotyków, mamy bardziej rzeczywisty obraz całości. Ponadto zastosowana bezpośrednia metagenomika obejmowała nie tylko geny bakteryjne w próbkach. Dzięki temu możliwe było uzyskanie dodatkowych informacji i na przykład podjęliśmy próbę analizy potencjalnej diety w kontekście szerzenia oporności. Dzięki temu wykazaliśmy na przykład w treści jelit lisów obecność DNA dzikich ptaków, małych ssaków, gadów oraz ryb, co może wskazywać, że będąc na szczycie łańcucha pokarmowego, zwierzęta te jako drapieżniki niejako kumulują geny oporności obecne w mikrobiomie swych ofiar. Uzyskane wyniki pozwoliły mi na sformułowanie 5 wniosków. Bakteryjna flora jelitowa badanych zwierząt stanowi rezerwuar licznych determinant oporności na substancje przeciwbakteryjne, w tym warunkujących oporność na substancje krytycznie ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Występowanie u bakterii jelitowych zwierząt genów kodujących oporność krzyżową na substancje danej klasy lub obejmujące więcej niż jedną klasę substancji przeciwbakteryjnych potwierdza rolę zwierząt w epidemiologii oporności i może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Mikrobiom zwierząt hodowlanych charakteryzuje się większą różnorodnością i liczebnością determinant oporności w porównaniu do zwierząt wolno żyjących, co dowodzi znacznego wpływu działalności człowieka na szerzenie zjawiska antybiotykooporności. Mikrobiom zwierząt wolno żyjących może stanowić źródło nieopisanych dotąd determinant oporności. Potencjał zwierząt wolno żyjących w epidemiologii i szerzeniu zjawiska uzasadnia potrzebę uwzględnienia wybranych gatunków w monitoringu oporności. Metody molekularne, takie jak sekwencjonowanie genomowe oraz techniki metagenomiczne są przydatne w monitorowaniu zjawiska oporności, pozwalają na charakterystykę jakościową i ilościową podstaw genetycznych bakteryjnej oporności. Stanowią również skuteczne narzędzie umożliwiające analizę transferu oporności w łańcuchu żywieniowym i środowisku naturalnym, jednakże doskonalenia wymaga wyjaśnienie związków fenotypu z genotypem oporności. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję bardzo.
Cóż, poprosimy teraz panią profesor Nowakiewicz jako pierwszą o przedstawienie swojej recenzji. Oczywiście dopuszczalna jest możliwość skrótowego ujęcia tej recenzji, jeżeli pani profesor miałaby taką ochotę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tak jak powiedział pan przewodniczący, ja pozwolę sobie wybrać tylko te najważniejsze elementy, które wpłynęły oczywiście na moją pozytywną ocenę. No, na początku pragnę przede wszystkim powiedzieć, że z ogromną przyjemnością zapoznałam się z dokumentacją. Były to bardzo fajne prace, bardzo blisko związane z moim profilem badawczym, w związku z tym no, prace na wysokim poziomie, prace już opublikowane, czyli no, de facto ocenione przez szacowne grono recenzentów, którzy te prace recenzowali, więc no tutaj tak naprawdę niewiele właściwie można było znaleźć rzeczy, które można byłoby ewentualnie poprawić. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że badania, które doktorantka wykonała i przedstawiła w cyklu publikacji, jest to bardzo istotna i aktualna tematyka, która związana jest z analizą i kontrolą narastającego zjawiska lekooporności. Wiemy wszyscy, zresztą tutaj też pani magister przedstawiła nam, że lekooporność jest to jeden z dziesięciu problemów rozpatrywanych przez Światową Organizację Zdrowia jako problem zagrażający bezpieczeństwu zdrowia publicznego. Więc no nie ulega wątpliwości, że wszystkie badania, również te badania, które wykonała pani magister, badania związane z monitoringiem, kontrolą, czy odkrywaniem nowych substancji przeciwbakteryjnych, czy wyjaśnianiem pewnych zależności czy mechanizmów lekooporności drobnoustrojów. Oczywiście są to badania najbardziej pożądane obecnie, jeżeli chodzi o aktywność naukową, więc tutaj myślę, że no nie ma wątpliwości, że przeprowadzone przez panią magister badania mają bardzo duże znaczenie. Oczywiście zgodnie z profilem pani magister, no tutaj na pewno niezaprzeczalny prym wiódł gatunek Escherichia coli wśród tych badań. Oczywiście ważne jest to, że wykonano te badania głównie w aspekcie tych profili oporności, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia publicznego, które są monitorowane, czyli oporność na cefalosporyny trzeciej i wyższej generacji, na karbapenemy, na kolistyny, czyli wszystkie te substancje przeciwdrobnoustrojowe, które są ważne przede wszystkim, jeżeli chodzi o leczenie, o wykorzystywanie w medycynie człowieka jako leki ostatniej szansy. Jeżeli chodzi o cele, myślę, że tutaj pani magister bardzo pięknie nam przedstawiła, więc nie będę powtarzać tych wszystkich elementów. Na pewno, jeżeli chodzi o część eksperymentalną, tutaj należy podkreślić, bo często bywa tak, jeżeli chodzi o zwierzęta wolno żyjące, że te próbki, które są badane ze względu, no wiadomo, na dosyć słabą dostępność, na duże obostrzenia formalno-prawne, jeżeli chodzi o ochronę gatunków zwierząt wolno żyjących, one nie są dostępne. W związku z tym tutaj w przypadku prac pani magister mieliśmy reprezentatywną liczebność badanych próbek, która gwarantowała nam dużą wiarygodność uzyskanych wyników, powtarzalność, no i oczywiście to, że były tam ujęte różne gatunki zwierząt, również ten gatunek, który jest jednym z najczęściej występujących w Polsce, czyli lis rudy. Co jeszcze chciałabym podkreślić, jeżeli chodzi o badania pani magister? Na pewno kwestia metodyki, którą pani magister wykorzystała, to co też nam pięknie przedstawiła. Ten sposób wykorzystania materiału na pewno daje nam znacznie szerszy kontekst badawczy. Przede wszystkim pozwala na tą realną ocenę znaczenia poszczególnych gatunków zwierząt jako potencjalnych rezerwuarów lekoopornych drobnoustrojów. Stąd też ta analiza metagenomu na pewno jest to bardzo duży plus, jeżeli chodzi o przeprowadzone badania.
Co chciałabym również podkreślić, to to, że doktorantka przyjęła bardzo czytelną formę prezentacji wyników, które uzyskała. Przedstawiła je, można powiedzieć, oddzielnie dla każdej z prac eksperymentalnych i następnie bardzo fajnie to wszystko zebrała w takiej zbiorczej dyskusji. W związku z tym uzyskaliśmy no, taką bardzo ciekawą kompilację, która pozwoliła na wyciągnięcie tych 5 wniosków, o których pani magister wspomniała. No, ale oczywiście to, co najistotniejsze, czyli pani magister pozwoliła, wyniki uzyskane przez panią magister pozwoliły na określenie znaczenia badanych grup zwierząt w aspekcie wektorów wielolekoopornych, no i oczywiście najistotniejszych epidemiologicznie szczepów Escherichia coli. Tutaj jeszcze raz podkreślam, doktorantka w oparciu o reprezentatywne grupy badawcze wykazała niewielkie znaczenie grupy gryzomii jako gospodarzy szczepów wielolekoopornych, ale z kolei w przypadku ptaków wolnożyjących oczywiście ten odsetek występowania, tak jak widzieliśmy to na dzisiejszej prezentacji, zdecydowanie był wyższy, co również odzwierciedliło się na poziomie genomu. Co trzeba również podkreślić i to, o czym już doktorantka wspominała, to to, że badane szczepy należą do typów sekwencyjnych, które są istotne pod względem epidemiologicznym, czyli po raz kolejny uzyskaliśmy informację, że populacje zwierząt wolnożyjących, przede wszystkim ptaków wolnożyjących, o których musimy pamiętać, że część gatunków cechuje się bardzo dużym potencjałem migracyjnym, w związku z tym może to stanowić, mogą one stanowić taki rezerwuar nie tylko jeżeli chodzi o występowanie tych szczepów czy genów w przewodzie pokarmowym, ale przede wszystkim mogą je przenosić, przemieszczać na dosyć duże odległości, więc no, wydaje się, że jest to dosyć istotna obserwacja. Kolejny element, który mi się bardzo podobał w tej pracy, to to, że pani magister Magdalena Skarżyńska nie skupiła się tylko odnośnie tych czynników, które zależą tak naprawdę od samej bakterii, ale podjęła również próbę oceny wpływu czynników, które są niezależne od samych drobnoustrojów, czyli wzięła pod uwagę i wiek gospodarza, i typ diety danego gatunku. Również doktorantka wykazała, że długość życia zwierzęcia ma dosyć istotne znaczenie. Oczywiście jest to związane z możliwością no, dłuższego tego czasu na kolonizację przewodu pokarmowego, bo tak naprawdę no, to przewód pokarmowy jest tym takim największym rezerwuarem różnego rodzaju drobnoustrojów. Więc myślę, że to jest dosyć istotny aspekt, który no ja przyznam, że też często wykorzystuję w swoich badaniach i podkreślam to, że tak naprawdę ten mikrobiom to nie jest tylko kwestia samego powiedzmy no bycia, ale właśnie to, co właśnie nam pokazała pani magister, czym się odżywia dany gatunek zwierząt, jak długo żyje, w jakim środowisku przebywa, jak wysoki jest jego potencjał synantropizacji. To są bardzo ważne elementy, które tak naprawdę, proszę Państwa, wpływają na to, jaki rezistom posiada dany gatunek zwierzęcia. Co jeszcze chciałabym podkreślić? Oczywiście to, że pani magister ukierunkowała analizę na fenotypy i genotypy Escherichia coli, które stanowią najistotniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego i tak naprawdę niezależnie od tego, jaką metodę badawczą pani magister zastosowała, no to szukała przede wszystkim szczepów opornych na cefalosporyny, co już mówiłam, karbapenemy, chinolony, kolistynę, wszystko to, co jest związane z dość istotnym aspektem zagrożenia zdrowia publicznego, no i oczywiście w kontekście nabywania czy horyzontalnej wymiany genów. To, jak oczywiście wszyscy doskonale wiemy, jest to mechanizm, który odpowiada najczęściej, jest najbardziej takim najistotniejszym, jeżeli chodzi o bakterie, o rozsiewanie właśnie tych genów oporności. I tutaj muszę przyznać, że no nie zaskoczyło mnie to, że nie udało się na szczęście jeszcze wykazać oporności na karbapenemę, aczkolwiek już na świecie są pojedyncze doniesienia z tym związane. Natomiast no oczywiście beta-laktamazy o poszerzonym spektrum substratowym to jest jeden z częściej ostatnio spotykanych elementów no nie tylko u Escherichia coli, ale też u innych członków rodziny Enterobacteriaceae. No i co ciekawe, tutaj też mnie bardzo zainteresowała ta część,
część odnośnie oporności na kolistynę, bo widziałam, że też pani magister podjęła badania odnośnie specyficznej izolacji właśnie tych szczepów kolistynoopornych. Przyznam, że też miałam z tym pewne doświadczenia i dalej nie rozwiązałam tego problemu, bo faktycznie miałam taką samą sytuację, że izolowaliśmy sporo kolistynoopornych szczepów w oparciu właśnie o to minimalne stężenie hamujące, stężenie, które dodawaliśmy kolistyny do podłoża wybiórczego, ale również nie uzyskaliśmy później potwierdzenia, jeżeli chodzi właśnie o genotyp. W związku z tym myślę, że tutaj te wyniki, które pani magister uzyskała, wymagają dalszego rozwinięcia i dalszego poszukiwania rzeczywiście tych determinant oporności, bo być może mamy taką sytuację, że no, tak jak państwo doskonale wiecie, w przypadku oporności plazmidowej na kolistynę, ona pojawiła się stosunkowo niedawno, w związku z tym być może pojawiają się kolejne mechanizmy, które tym razem są bardziej charakterystyczne właśnie dla szczepów izolowanych od zwierząt wolnożyjących, więc tutaj na pewno ten sygnał będzie miał też odbicie w odbiorze międzynarodowym, jeżeli chodzi o innych badaczy. Podobało mi się również to, że pani magister dość racjonalnie oceniła oba typy zastosowanych metod, i molekularną, i hodowlaną. Oczywiście oceniła to w kontekście ich wad i zalet. No, wszyscy wiemy, że te metody hodowlane, jeżeli chodzi chociażby, no państwo tu macie największe doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o chociażby wykrywanie w żywności czy wykonywanie tych badań obowiązkowych, urzędowych, w dużej części cała ta metodyka opiera się nadal o hodowlę. I wiadomo, że i ta metoda ma swoje wady i zalety, bo w takiej sytuacji po prostu izolujemy szczepy, które wiemy, że wykazują się metabolizmem, że są zdolne do podziałów. Natomiast no oczywiście w przypadku badań hodowlanych, w przypadku takich badań, które no najczęściej wykorzystujemy, wiadomo, że nie jesteśmy w stanie ocenić całego genomu, nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkich zależności, które potencjalnie mogą w takim szczepie występować, co zresztą pani magister nam pięknie pokazała dzisiaj na prezentacji, że nie jest to taka prosta droga i często chociażby to, że wiele genów przenosi się na jednym plazmidzie, czy powiedzmy w trakcie wymiany horyzontalnej, one są poniekąd ze sobą połączone, powoduje to, że nawet bez presji selekcyjnej rzeczywiście ta oporność się rozprzestrzenia i również, tak jak pokazała pani magister, również jest to dosyć powszechne, jeżeli chodzi o mikrobiom zwierząt wolno żyjących. Oczywiście to, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te metody molekularne, na pewno należy podkreślić, to wymaga ogromnej wiedzy i nie chodzi o to, myślę, że to jest po prostu mechaniczne wykonanie, bo tak jak tutaj nam pani doktorantka pokazała, ile tych sekwencji uzyskała, bardziej kwestia analizy. Myślę, że no wszyscy, którzy pracują czy zajmują się na co dzień właśnie tą bioinformatyką, doskonale wiedzą, że nie jest to prosta sprawa, więc ja przyznam, jestem pod wrażeniem, że zrobiła to pani sama, także to świadczy o dużym doświadczeniu na pewno pani magister. Podsumowując, proszę państwa, no na pewno muszę przyznać, że pani magister uzyskała bardzo wiele cennych obserwacji, bardzo wiele cennych informacji. Na ogół staramy się zamykać pewną część, powiedzmy, badań, ale tutaj myślę, że te wyniki, które uzyskała pani magister Skarżyńska, to jest doskonały punkt wyjściowy do dalszych badań, bo wiele kwestii na pewno nie zostało rozwiązanych. Wiele kwestii, powiedzmy, wymaga dalszych pytań, jeżeli chodzi właśnie o te nowe mechanizmy potencjalnie, które mogą determinować oporność przede wszystkim na te najważniejsze antybiotyki i chemioterapeutyki, które są tak zwanymi lekami ostatniej szansy, jeżeli chodzi o medycynę człowieka. W związku z tym myślę, że tutaj jeszcze pani magister będzie miała wiele do zrobienia, analizując te informacje i powiedzmy przechodząc do kolejnych etapów badań. Tutaj również chciałabym się jeszcze odnieść, bo tak naprawdę cały czas, całą właściwie swoją recenzję poświęciłam tym pracom badawczym pani magister, ale oczywiście należy również podkreślić, ja wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy włączania publikacji przeglądowych do
prac, czy doktorskich, czy prac habilitacyjnych. Natomiast tutaj myślę, że był to bardzo dobre posunięcie z tego względu, że ta praca przeglądowa dotyczyła opisu wszelkiego rodzaju, może nie wszelkiego rodzaju, ale bardzo wielu mechanizmów lekooporności, których jest bardzo wiele i one ciągle gdzieś tam ewoluują. W związku z tym myślę, że przedstawienie tego w postaci pracy przeglądowej ułatwiło śledzenie tych wszystkich elementów, które przedstawiała pani magister w pracach eksperymentalnych. No i oczywiście zapobiegło temu, że ten wstęp prawdopodobnie rozszerzyłby się do granic zdrowego rozsądku, bo rzeczywiście opisanie tych wszystkich mechanizmów, o których pani magister wspominała, byłoby dosyć problematyczne. Proszę Państwa, no oczywiście obowiązkiem recenzenta jest rzetelna ocena, obiektywna ocena. Ja przyznam, że miałam tutaj tak naprawdę niewiele uwag krytycznych. One dotyczyły takich bardziej kwestii, no można powiedzieć, które właściwie nie wpływają na moją jak najbardziej pozytywną ocenę pracy. Tutaj miałam taką uwagę odnośnie, bodajże zaraz zobaczę, w trzecim podpunkcie pierwszego celu prosiłam, aby doprecyzować ilościową ocenę skali występowania genów oporności na substancje przeciwbakteryjne w mikrobiomie różnych gatunków zwierząt. Zabrakło mi troszeczkę szerszego kontekstu, jeżeli chodzi właśnie o znaczenie epidemiologiczne Escherichia coli we wstępie. I tutaj miałam jedną taką uwagę, jeżeli chodzi o tytuł, ale tak jak napisałam, być może jest to kwestia właśnie użycia tej mikroflory. No wiadomo, że te pojęcia zmieniały nam się przez lata, w związku z tym no tutaj już widziałam, że w prezentacji pani magister oczywiście uwzględniła te moje uwagi, natomiast no to jest tylko tytuł, w związku z tym myślę, że no absolutnie nie ma to żadnego wpływu na merytoryczną ocenę pracy. No i proszę Państwa, to co chciałabym jeszcze podkreślić, biorąc pod uwagę te wysokie walory naukowe, poznawcze na pewno rozprawy. W związku z tym wnoszę o wyróżnienie pracy doktorskiej stosowną nagrodą, a tak jak wspomniałam wcześniej, jest to oryginalna, przemyślana bardzo analiza zjawiska o lekooporności na bardzo wielu płaszczyznach, to należy podkreślić. Pani magister no oczywiście tutaj skoncentrowała się na Escherichia coli jako drobnoustroju wskaźnikowym, który stanowi jeden z głównych gatunków uwzględnianych w urzędowych badaniach przesiewowych, jeżeli chodzi o oporność w przypadku odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i bakterii komensalnych. Na pewno te badania wpisują się doskonale w koncepcję jedno zdrowie. Myślę, że to musimy też podkreślić, bo no, musimy cały czas pamiętać, zawsze mówimy o człowieku, zawsze mówimy o zwierzętach gospodarskich, no i ten trzeci element, środowisko, który tak naprawdę pod względem lekooporności najczęściej jest analizowany w aspekcie powiedzmy takich zanieczyszczeń, czy wód, czy gdzieś tam gleby, czy pozostałości organicznych, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście zwierzęta wolno żyjące to jest ten taki jeden z najważniejszych elementów właśnie środowiska, który pozwala nam na ocenę takiego realnego odwzorowania tej skali lekooporności, z którym obecnie niestety się borykamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani profesor. Chciałbym oczywiście przemilczeć ten aspekt dotyczący zamieszczenia pracy przeglądowej, akcentując tutaj autorski jakby udział doktorantki, ale to jest taki wymóg nasz wewnętrzny, regulaminowy, między innymi dlatego, żeby właśnie przeciwdziałać temu brakowi informacji takiej wstępnej, tej podstawowej. Dotyczy to oczywiście tylko opublikowania cyklu prac monotematycznych, tego aspektu. I tam jest jakby taki wymóg obligatoryjny, ustalony, że musi być praca przeglądowa i widać, że to sprawdza się. Dobrze, to dziękuję pani profesor za pani przedstawioną tutaj już ustnie właściwie recenzję. Poprosimy kolejnego naszego recenzenta, pana profesora Gierczyńskiego, jeżeli może się z nami połączyć i pokazać się też, o jest pan profesor, również poproszę wobec tego, jeżeli bowiem, że takie pan profesor skierował do nas zapytanie, czy może być to nie odczytanie, tylko przedstawienie ustne recenzji. Oczywiście taka możliwość jest tutaj dopuszczalna, także zostawiam to do wyboru. Proszę bardzo, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie widać, słychać. Ja miałem słychać, tak, słychać troszkę może słabo, ale słychać. To ja będę. To ja tutaj spróbuję. O, teraz już jest, teraz jest idealnie. Dziękuję, dziękuję. Ja tutaj mam miałem przyjemność wysłuchania zarówno bardzo dobrej, przemyślanej obrony doktoratu. Również moja przedmówczyni w zasadzie objęła cały zakres tematyczny, który bym chciał powiedzieć osobiście i podkreślić zalety przedstawionych badań, rozprawy. Omówiła to dość szczegółowo, więc ja nie będę się tutaj powtarzał. Postaram się tutaj w zasadzie ograniczyć do odczytania elementu mojej recenzji formalnej i przejdę potem do omówienia tylko dwóch takich uwag, gdyż rola recenzenta, tak jak zostało to już wspomniane, polega również na tym, aby nie tylko wyrażać pozytywny obraz, ale również podpowiadać pewne obszary, które mogą być udoskonalone czy wykorzystane w przyszłości przez doktorantkę w dalszych swojej karierze przy publikacjach. Więc już pozwolę sobie odczytać część pierwszą, a to jest część, która opisana jest jako ocena rozprawy ze względu na zgodność z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedłożona do oceny rozprawa na stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych autorstwa pani magister Magdaleny Skarżyńskiej ma formę zbiór czterech opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów wraz z wprowadzeniem oraz omówieniem wyników i wnioskami. Rozprawę stanowi maszynopis książki liczący 145 stron, w tym cztery publikacje stanowiące zbiór. Rozprawę przygotowano w języku polskim, załączone publikacje przedstawiono w oryginalnej wersji językowej, to jest w języku polskim, jedna publikacja przeglądowa oraz w języku angielskim trzy publikacje. Do rozprawy załączono streszczenie w języku polskim i angielskim. Rozprawa została przygotowana pod opieką promotora profesora doktora habilitowanego Dariusza Wasyna. Tytuł rozprawy prawidłowo oddaje przedmiot badań, którym jest problem oporności na antybiotyki bakteryjnej flory jelitowej wybranych gatunków zwierząt wolnożyjących oraz hodowlanych. Oryginalne rozwiązanie problemu naukowego polegało na porównawczej analizie fenotypowej i genetycznej mechanizmów oporności na główne grupy antybiotyków stosowanych w weterynarii w mikroflorze jelitowej wybranych gatunków zwierząt hodowlanych i wolnożyjących. Analizą objęto 356 próbek materiału pobranego w latach 2016-2020 od zwierząt. Z próbek wyizolowano bakterie, które poddawano standardowej ocenie profilu antybiotykooporności, jak i badaniom genetycznym, w tym metodą sekwencjonowania pełnego genomu. Ponadto 60 próbek poddano analizie metagenomowej, badając DNA mikrobiomu jelitowego zawarte bezpośrednio w próbce metodami niezależnymi od hodowli. Zastosowany warsztat badawczy pozwolił doktorantce kompleksowo zrealizować oryginalną koncepcję badawczą, której celem było określenie skali występowania mechanizmów genów oporności na substancje przeciwbakteryjne u flory jelitowej zwierząt w odniesieniu do wynikającego z warunków bytowania zwierząt narażenia na kontakt z tymi substancjami.
Przedstawiona do oceny rozprawa ma dwie główne płaszczyzny poznawcze. Pierwszą jest ocena rozprzestrzenienia się antybiotykooporności flory jelitowej u zwierząt wolno żyjących, zaś pozyskanie informacji o występowaniu genów oporności i ich wariantów stanowi swoistą mapę pozwalającą szczegółowo i oryginalnie dokonać oceny głównego problemu badawczego. Wyniki badań opisanych w rozprawie mogą być pomocne w dalszych badaniach mających na celu określenie źródła stymulacji antybiotykooporności u zwierząt wolno żyjących. W badaniach posłużono się materiałem i metodami badań adekwatnymi do realizacji założonych celów badawczych. Szczegółowe cele, materiał i wnioski badań własnych doktorantki opisane w trzech artykułach oryginalnych, publikacji numer 2 i 4, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych zostały zaprezentowane społeczności naukowej. W każdej z tych publikacji doktorantka była pierwszym i korespondencyjnym autorem. Pozwala to wnioskować, że doktorantka wykazała się nie tylko podstawową wiedzą teoretyczną oraz praktyczną w zakresie przeprowadzenia badań, ale również samodzielnością w zakresie przygotowania publikacji naukowej i przejścia wszystkich etapów procesu redakcyjnego. Podobnie w przypadku artykułu poglądowego, publikacja numer 1. Doktorantka była również pierwszym i korespondencyjnym autorem. Opisany w artykule przeglądowym oraz we wstępie do rozprawy doktorskiej zakres aktualnego stanu wiedzy o antybiotykach oraz bakteryjnych mechanizmach antybiotykooporności pozwala założyć, iż doktorantka dysponuje ogólną wiedzą w tej dziedzinie mikrobiologii i dyscyplinie nauk weterynaryjnych. W ocenie recenzenta przedłożona do recenzji rozprawa doktorska autorstwa pani magister Magdaleny Skarżyńskiej spełnia wymogi określone w artykule 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na tej podstawie miałem przyjemność wystąpić do Wysokiej Rady Państwowego Instytutu Weterynaryjnego o dopuszczenie doktorantki do dalszych etapów rozprawy doktorskiej. I teraz może przejdę, żeby nie przedłużać, bo tu jak mówię, bardzo dobrze był przedstawiony zakres badań, cele, wyniki, dyskusja również. Także moja poprzedniczka bardzo szeroko mówiła tematycznie znaczenie badań. Ja tylko mogę dodać, że jako osoba zajmująca się obszarem bardziej zdrowia publicznego, medycyny, nauk medycznych, mogę podkreślić powiązanie wszystkich tych wyników badań prowadzonych na poziomie i zwierząt wolno żyjących i hodowlanych, jak również ich wtórne znaczenie dla zdrowia człowieka, dla zdrowia publicznego. I to w swojej recenzji podkreślałem. Natomiast mam takie dwie uwagi, jak Państwu wspomniałem na wstępie. To są uwagi, pierwsza uwaga jest, ma charakter ogólny. W przypadku rozpraw doktorskich, których podstawę stanowi zbiór tematycznie powiązanych publikacji, gdzie ze względu na ograniczenia redakcyjne poszczególnych artykułów naukowych, opis metodologii badań jest zwyczajowo zawężony jedynie do działań pozwalających na odtworzenie toku eksperymentu, wykazanie się przez doktoranta znajomością metodologii w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie analiz, krytyczną ocenę wyników i ich prawidłową interpretację jest również ograniczone. Z tego względu w interesie doktoranta leży odpowiednie rozbudowanie sekcji wstępu rozprawy doktorskiej w zakresie umożliwiającym wykazanie się znajomością zarówno zalet, jak i ograniczeń stosowanych w badaniach własnych metod.
Tym bardziej, jeśli powiązane tematycznie zbiór publikacji stanowią artykuły autorstwa zespołowego, gdzie nie tylko doktorant odpowiadał za przeprowadzenie badań laboratoryjnych i analizę ich wyników. W ocenianej rozprawie doktorskiej niestety z tej możliwości w pełni nie skorzystano. Recenzent, mając wgląd dedykowany przez autorów indywidualny udział w poszczególnych publikacjach zbioru tematycznego i fakt deklaracji przez doktorat 70% zaangażowania w publikacje 2-4, w tym wykonanie analiz laboratoryjnych, interpretację wyników, także oceniając dyskusję, w której doktorantka umiejętnie odniosła wyniki badań własnych do wyników opublikowanych przez innych autorów, może uznać, iż publikacje zbioru tematycznego powstały z dużym udziałem doktorantki w przeprowadzeniu badań i dysponuje ona wystarczającą wiedzą w zakresie opisanych w publikacjach 2-4 metod badawczych, by z nich poprawnie i samodzielnie korzystać. To jest bardziej uwaga może z punktu widzenia recenzenta tego typu rozpraw. Niemniej jednak myślę, że warto korzystać z takiego spostrzeżenia i w przyszłości uzupełniać opracowaniu rozpraw doktorskich ten aspekt, który nie zawsze może być tak tutaj klarownie i jasno rozpoznany, jeśli chodzi o samodzielność doktoranta czy doktorantki w realizacji badań. Mam tutaj jeszcze jedną drobną uwagę, bo tak jak Państwu powiedziałem, z wielką wnikliwością i ciekawością miałem przyjemność czytać rozprawę doktorską. Mając świadomość szerokiego zakresu omówionych badań, dyskusji, a także opisu wstępu, który charakteryzuje postęp rozwoju badań w zakresie pojawiania się poszczególnych odkrywania mechanizmów antybiotykooporności i historii badań w tym zakresie, znalazłem pewne niedopowiedzenie w gąszczu poruszanych tematów i pozwoliłem sobie to wychwycić ewentualnie dalej do wykorzystania w przyszłości. I tu odczytam publikację numer 1 zbioru tematycznego stanowiącego rozprawę doktorską przy opisie mechanizmu oporności na aminoglikozydy typu 16 SRNA metylaz. Autorzy ograniczyli liczbę opisanych enzymów tej grupy do 2. ARM-A i RMTB, co nie oddaje stanu wiedzy aktualnego na rok powstania tego artykułu. Także wspomniane enzymy były jednymi z pierwszych wykrytych, ten gen ARM-A w Polsce i były dość powszechnie opisywane. Nie oznacza, że do 2020 roku nie opisano innych enzymów o właściwościach 16S RNA metylaz. To taki drobiazg, który myślę, że zawsze warto przy korzystaniu publikacji i opisywaniu aktualnego stanu rzeczy albo unikać ostatecznych stwierdzeń zawężających, albo aktualizować wiedzę do stanu bieżącego. To są, proszę Państwa, jedyne w zasadzie uwagi, jakie z mojej strony mogłem zauważyć, wskazać, a samą pracę, tak jak już powiedziałem na wstępie, oceniam bardzo wysoko. Mam świadomość również jakby kompetencji zespołu badawczego i badaczy, z którymi doktorantka współpracowała i z którym współautorstwie powstały publikacje stanowiące zakres cyklu. Więc to jest to, że mogła w tej roli wystąpić jako autor pierwszy i korespondencyjny,
wydaje mi się, że warte jest podkreślenia też dodatkowo, jeśli chodzi o samodzielność taką publikacyjną doktorantki. I na tym w zasadzie chciałem zakończyć moje wystąpienie. Dziękuję bardzo, panie profesorze, i oczywiście za te dwie bardzo konstruktywne uwagi, które rozumiem są jakby dodatkowym taką wartością dodaną do recenzji, do której się, myślę, doktorantka odniesie za chwilę. Natomiast nim przejdziemy oczywiście do najważniejszego punktu dzisiejszej publicznej obrony rozprawy doktorskiej, czyli dyskusji, i nim się doktorantka odniesie do nielicznych uwag recenzentów, no cóż, poprosimy o pytanie z sali, stąd i wtedy wspólnie w kolejności zadawanych pytań, a wcześniej oczywiście uwag recenzentów, poprosimy doktorantkę na ich odpowiedź i komentarz. Proszę bardzo, czekam na, oczekuję wielu pytań w dyskusji, bo no, praca bardzo interesująca, zresztą przedstawiona w sposób bardzo klarowny, co znalazło odbicie w oklaskach. To chyba pierwszy raz się tak zdarzyło, żeby po wystąpieniu doktorantki czy doktoranta były oklaski, więc tutaj myślę, że to wskazuje na to, że to prezentacja była bardzo taka klarowna i zrozumiała dla Państwa, więc liczę, że tych pytań będzie sporo. Proszę bardzo. Kto z Państwa jako pierwszy? Proszę bardzo, Pani doktor. Jeżeli można chwileczkę poczekać, bo to się, że mogło być na YouTubie prezentowane, to musi być słyszalne. Czy proszę słychać? Bardzo. Pierwsze moje pytanie dotyczy badań metagenomicznych, jakie wykonywałaś, bo badałaś strukturę rezistomu, wykorzystując badania metagenomiczne. Natomiast mam pytanie, czy wchodziłaś w plazmidom, czy na przykład wykorzystując replikony plazmidowe starałaś się ocenić populację plazmidów, które są w tych metapróbkach, bo wydaje mi się, że ciekawa byłaby taka korelacja między nimi. Dziękuję za to bardzo szczegółowe pytanie. Widać, że pani doktor również uczestniczy warsztatowo w tych tego typu badaniach i pytanie jest bardzo detaliczne, ale cóż, mam nadzieję, że doktorantka na nie odpowie. Proszę bardzo. Proszę bardzo, z tyłu kolejna osoba. Ja również serdecznie gratuluję prezentacji i wyników badań. Madziu, na początku swojej prezentacji wspomniałaś o wysokiej śmiertelności spowodowanej właśnie antybiotykoopornością i chciałabym się zapytać, kto jest tym niechlubnym zwycięzcą, która z bakterii powoduje właśnie najwyższą śmiertelność? Dziękuję bardzo za to pytanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani profesor. Już tam pan profesor niesie mikrofon. Więc też gratuluję serdecznie bardzo interesującej prezentacji. Wachlarz badań i zastosowanych metod był bardzo imponujący. Ale nawiązując do badania genów oporności na tetracykliny u lisów i dzików, wykazałaś, że problem jest, że istnieje, że problem istnieje. I tak jak wspominałaś, źródłem najprawdopodobniej jest tetracyklina, która pochodzi ze szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów. My jakiś czas temu z zespołem badaliśmy bardzo wybiórczo, wstępnie pozostałości tetracyklin w tkankach dzików. I wiele wyników było pozytywnych, wiele wyników potwierdziło obecność tetracykliny w tkankach. I moje pytanie dotyczy stabilności tetracyklin w środowisku, na przykład w glebie. Czy mogłabyś przybliżyć temat stabilności akurat tych związków w środowisku, bo jeśli chodzi o badania pozostałościowe, to tetracykliny, zwłaszcza doksycyklina pozostałościowe w żywności, to zwłaszcza doksycyklina wykazuje tutaj dużą stabilność. I moje drugie pytanie dotyczy obecności właśnie tetracykliny w środowisku.
czy będąc w środowisku tetracykliny mogą wpływać, mogą powodować oporność na inne substancje z innych grup chemicznych. Bo w obrębie jednej grupy ta oporność jest bardzo prawdopodobna, ale jeśli chodzi o inne związki. I tutaj też chciałam nawiązać do tych szczepionek i poruszyć taką ciekawą kwestię z punktu właśnie widzenia badania oporności. Bo zakładając, że dziki spożywają tetracyklinę, spożywają szczepionkę i spożywają tetracyklinę, i tetracyklina jest w krwi dzików, to kleszcze mogą bytować na dzikach i mogą żywić się potencjalnie krwią z tetracykliną. I teraz może dochodzić do oporności krzyżowej na doksycyklinę, prawda, która jest głównym antybiotykiem stosowanym w leczeniu boreliozy u ludzi. Czy w ogóle są tego typu badania, czy spotkałaś się? Przypuszczam, że nie, bo mało kto spodziewa się obecności tetracykliny u dzików. Ale a temat wydaje się interesujący. Czy w ogóle są tego typu badania? Dziękuję. Oczywiście to trzeba wyjaśnić, że pani profesor miała na myśli tą szczepionkę, którą się wyrzuca z samolotów dla lisów. Rozumiem, że dziki też wyjadają tą szczepionkę i stąd ta tetracyklina u nich. Proszę bardzo, pan profesor, proszę bardzo, profesor Tomczyk. Więc chciałbym zacząć od tego, bo już to podkreślany był szeroki zakres wiedzy pani magister dzisiaj tu obecnej, ale ja gratuluję też swobody prezentacji. To świadczy o wielkiej dojrzałości, bo rzadko. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. No cóż, poprosiłem o głos, bo chciałbym zadać pytania, które częściowo nawiązują do moich przedmówców. Otóż jak widać w całym tym łańcuchu oporności w poszczególnych mikrobiomach zwierząt, lis jest na tym szczycie, ponieważ no, pewnie pozyskuje kolejne geny oporności jego mikrobiom i całe szczęście, że tych lisów nikt już dalej nie je, tak zakładamy. Ale dziki oczywiście mogą zjeść, tak. Ja chciałem zapytać, bo w tym panelu ptaków wolnożyjących, które pani uwzględniła w tych badaniach, nie zauważyłem, żeby pani uwzględniła blaszkodziobę, na przykład kaczkę krzyżówkę. Mówię o tym dlatego, że my od wielu już lat, robiąc badania w zakresie pewnych chorób, które kaczka krzyżówka może być wektorem pewnych wirusów chociażby, czy też bakterii, obserwujemy, że ta populacja przestaje być coraz bardziej wolnożyjąca, przenosi się do środowisk miejskich, gdzie, jak wiemy, rzut różnych substancji z pozostałością właśnie genów oporności czy antybiotyków jest większy w jakichś tych parkowych środowiskach dalej. Czy to był przypadek, czy nie było dostępności do takich zasobów próbek od ptaków blaszkodziobych, tak to nazwijmy. I w drugim aspekcie chciałbym zapytać, bo była przytaczana tutaj w analizach, szczególnie w aspekcie tej zgodności, a właściwie niezgodności między opornością fenotypową i genotypową, detromycyna, czyli chloramfenikol, dawno wycofany antybiotyk. Czyli moje pytanie dotyczy, czy to dlatego ciągle analizujemy, również w tym zakresie, że to może być donor genów oporności do tych mikrobiomów, które zwierzęta obecnie żyjące pozyskają ze środowiska. I tutaj również w nawiązaniu do wypowiedzi pani profesor, ta rola tej kolistyny, proszę państwa, otóż to ja się nie dziwię, bo my już od dawna jako awiopatolog jesteśmy obciążani tym takim, powiedzmy, głównym grzechem, że to drób w Polsce ma najwięcej obecnie tych substancji lekoopornych. Ale z tą kolistyną pytanie moje jest, czy w odniesieniu do kolistyny tylko to, że od niedawna ta plazmidowa oporność się pojawiła, może powodować, że w praktyce kolistyna ciągle jest skutecznym antybiotykiem w leczeniu kolibakteriozy u drobiu i ona jest ciągle stosowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo takie szerokie pytanie, właściwie dwa pytania. Dobrze, kto z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie jakieś?
To oczywiście tutaj mam nadzieję, że pani magister już teraz na pewno wierzy w siebie, jeżeli chodzi o prezentację, bo wiem z historii życia pani, że były pewne problemy wcześniej, żeby się rozwijać dalej. Wynikało to między innymi z tego braku pewności w prezentacjach. Tego tutaj naprawdę nie było widać. Myślę, że to wszyscy zauważyli. Cieszy mnie to bardzo. Medycyna czyni cuda. No dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, ja tylko na marginesie, bo oczywiście wiem, że tutaj w pracy doktorskiej, która jest cyklem monotematycznych prac, nie było mowy o bydle. Jak to bydło jest tutaj, każdemu jest bliższa własna koszula, więc tutaj z tego tytułu, czy pani ma jakąś wiedzę na ten temat, jak to bydła występuje aktualnie, jeżeli chodzi o tą antybiotykooporność. A to tak na marginesie, nieco poza protokołem oczywiście. Dobrze, cóż, to przechodzimy. Proszę się najpierw odnieść do uwag recenzentów. Tutaj w przypadku pani profesor Nowakiewiczki było niewiele, raczej same superlatywy i komplementy, ale oczywiście jakieś tam drobne uwagi były. Natomiast później oczywiście do dwóch tych podstawowych takich uwag pana profesora Gierczyńskiego. Proszę bardzo. I później kolejności zadawanych pytań. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo za pozytywne recenzje moim recenzentom. I odnosząc się do uwag, które dostałam, uwaga pani profesor Nowakiewicz odnosząca się do tytułu, gdzie użyłam sformułowania bakteryjna flora jelitowa, a pani profesor sugeruje, że lepiej by było wykorzystać pojęcie mikrobiom. Natomiast badania w dwóch pierwszych pracach doświadczalnych dotyczyły typowo bakterii. W pracy czwartej faktycznie badałam cały metagenom próbek, natomiast analizowałam generalnie geny bakteryjne, a zatem ponieważ mikrobiom to nie tylko bakterie, to także grzyby, prawda, pierwotniaki, archeony, stąd wydaje mi się jednak bardziej uzasadnione pozostanie przy obecnym tytule. Jeśli chodzi o rozszerzenie, uzasadnienie w zasadzie podjęcia badań odnośnie Escherichia coli, faktycznie zgadzam się jak najbardziej z panią profesor, byłoby to zasadne, zwłaszcza że Escherichia coli jest bakterią wskaźnikową, a ponadto jest bardzo wszechstronnym patogenem, który należy do w zasadzie krytycznych z punktu widzenia na liście WHO. Natomiast na swoje usprawiedliwienie chciałam dodać, że podjęłam się również badań dotyczących salmonella, badałam również cały mikrobiom próbek, a zatem no nie chciałam jakoś szczególnie wyróżniać tej Escherichia coli, a ponadto nie chciałam za bardzo rozbudowywać tego wstępu, który i tak był już ogromny. Chciałam uniknąć tego efektu przytłoczenia tej całej pracy właśnie wstępem, zbyt rozbudowanym. Czy pani profesor chciałaby się odnieść jeszcze do... Bardzo dziękuję pani magister za odpowiedź. No tutaj przyznam, że tak naprawdę nie ma dobrego rozwiązania, jeżeli chodzi o tytuł, bo też i ta mikroflora to nie jest taka do końca odwzorowująca, jeżeli chodzi właśnie o to, co tak naprawdę pani badała, prawda? To jest takie dosyć, no można powiedzieć już w tym momencie archaiczne pojęcie. No i fakt, że badała pani przede wszystkim bakterie, że badała pani no, geny oporności związane z bakteriami, więc rzeczywiście zgadzam się, że tutaj bardzo ciężko się, że tak powiem, znaleźć złoty środek. Niemniej, no to mikroflora to nie byłabym za tym. Ale no cóż, tak jak mówię, to jest tylko taka kwestia porządkowa, jeżeli chodzi o pracę. Natomiast rzeczywiście w kwestii Escherichia coli zabrakło mi faktycznie troszeczkę większej grupy informacji. Ja rozumiem, że pani magister tutaj też odnośnie salmonella, bo wiadomo, jak badamy takie nieznane trochę rezerwuary, to zawsze szukamy w dosyć szerokim aspekcie i nigdy nie wiemy do końca, co znajdziemy. Ale faktycznie tutaj była kwestia, że wydaje mi się, że największy nacisk pani magister położyła właśnie na tą Escherichia coli i jest to jeden no właściwie z komensali, który w tej chwili dominuje i w badaniach urzędowych i w tych problemach związanych ze zdrowiem człowieka i zresztą zdrowiem zwierząt, bo wiele tak naprawdę mechanizmów oporności, które są związane z tą bakterią, sprawia dużo, dużo problemów. Więc myślę, że rozumiem, pani magister, że kwestia ograniczenia ilości informacji, natomiast myślę, że tutaj mimo wszystko
Byłoby dobrze, gdyby. No, ale to, jak myślę, oddałam że... pracę do druku, stwierdziłam, że jednak przydałby się ten jeszcze element, przeglądowa tak, praca na temat tak, coli. Dziękuję tak, bardzo. Ale z wnętrza oczywiście spytam, czy pani profesor jest usatysfakcjonowana jednak mimo wszystko tutaj komentarzem i wyjaśnieniami. Tak, dobrze, w porządku. Czy bardziej na środku, czy bardziej w górę, jeżeli chodzi o... na tak, rozumiem, że na tak. Przyznam, że tutaj ciężko znaleźć właśnie ten złoty środek i tak naprawdę jak ten tytuł wyrazić, bo prace czy zakres prac był bardzo szeroki, te pojęcia się faktycznie zmieniają i tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie znaleźć takie super rozwiązanie. Dlatego jestem na tak w tym momencie. Świetnie, to chciałem usłyszeć. No cóż, dobrze, poproszę wobec tego doktorantkę, panią magister o odniesienie się do tych dwóch zasad. Recenzenta, jakim był pan profesor Jerczyński. Czy pana profesora możemy tutaj zobaczyć, bo reakcje recenzenta byłyby jak najbardziej tutaj pożądane w trakcie odpowiedzi, o już widzimy. I oczywiście aktywny może udział też w tych odpowiedziach. Proszę bardzo. Odnośnie pierwszej uwagi dotyczącej zbyt ubogiego opisu metodologii. Oczywiście jak najbardziej zgadzam się z panem profesorem. No, błędnie założyłam, że dysertacja, która składa się z cyklu prac, nie wymaga aż tak szczegółowego omówienia metodologii. Ponadto ze względu na to, że no, metodyka wydawało mi się, że jest na tyle szczegółowo opisana w publikacjach, że właśnie pozwala prześledzić tok badań, o czym wspomniał pan profesor. Natomiast no, myślałam, że z tego tytułu nie ma jakiejś dodatkowej potrzeby uszczegóławiania tego, no jednak okazało się to błędem, także jak najbardziej zgadzam się, przyjmuję tę uwagę i zdecydowanie teraz opisałabym to bardziej dokładnie. A odnośnie pracy przeglądowej i opisu mechanizmu oporności na aminoglikozydy i konkretnie typu 16S RNA metylaz, oczywiście również zgadzam się z panem profesorem i przyznaję, że niefortunnie ujęłam zdanie, podając przykład tylko dwóch genów. Zdecydowanie wyciągam z tego naukę, aby nie formułować stwierdzeń zamkniętych w pracach przeglądowych i w ogóle w pracach naukowych. Przyznaję, że skupiłam się na tych mechanizmach bardziej rozpowszechnionych, czyli tych enzymach modyfikujących aminoglikozydy. W tym momencie oczywiście dysponując większą wiedzą merytoryczną, omówiłabym szerzej metylazy RRNA, zwłaszcza, że nadają one oporność na wysokie stężenia szeregu różnych antybiotyków aminoglikozydowych. Co więcej, nadają również oporność na plazmomycynę. To jest nowy aminoglikozyd, który został niedawno wprowadzony do użytku. Także jak najbardziej uważam za słuszną tą uwagę i dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi właśnie na ten. Chciałem wobec tego poprosić pana profesora, może pan profesor chciałby jeszcze dodać jakiś komentarz, czy jakąś uwagę do wypowiedzi doktorantki. Proszę bardzo. Ja dziękuję za tą dojrzałą, wyważoną odpowiedź, bo tak jak wspomniałem, problem jest bardziej po stronie recenzenta, dlatego że ludzie, którzy już mają siwe włosy na głowie i recenzowali różne rozprawy, i także w formie klasycznej, gdzie jest taka możliwość wykazania przez doktoranta właśnie na większym polu zakresu stosowanej metodologii tych aspektów, nazwijmy, wiarygodności wyników interpretacji, to automatycznie pozwala zorientować się recenzentowi w tym, że doktorant samodzielnie wykonuje badania. W przypadku cykli publikacji ten obszar jest znacznie bardziej ograniczony, także to tylko taka jakby moja obserwacja i fakt do wskazania, aby tego typu zawsze swoje zalety gdzieś korzystać i pokazywać w dalszej drodze naukowej, bo to kolejne stopnie i tytuły może się przydać naszej doktorantce. Natomiast jeśli chodzi o to, że mamy do czynienia, znaczy, że nauka postępuje, aktualizacja wiedzy, kolejne nowe obserwacje. To jest jakby oczywista sprawa i każdy z nas gdzieś tam tego typu błędy może popełniać. Natomiast ja chciałem skorzystać z okazji i jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, który bardzo mi się w pani rozprawie
zainteresował, gdyż pokazuje na, jest jakby jednym z dowodów na narastające zjawisko tej transmisji plazmidowej, kodowanych zazwyczaj oporności cefalosporyny, cefalosporyny CTXM15 do chromosomu. To jest nowe zjawisko dla tych, którzy tematem zajmują się od lat i wydaje się być niepokojące, gdyż być może być jedną ze sztuczek, jakie bakterie tu próbują zastosować, aby móc w większej skuteczności i zwiększyć efektywność wytwarzania określonych enzymów. Także to jest obserwacja bardzo ciekawa i wpisująca się w nurt też obserwacji, których jakby w badaniach medycznych prowadzi. Dziękuję. Rozumiem, że pan profesor jest usatysfakcjonowany odpowiedzią doktorantki. Tak, jak najbardziej zapomniałem dodać. Ja rozumiem, że mogła się zrodzić taka wątpliwość, czy przy takiej ilości wykorzystanych metod, czy ta doktorantka, czy sama osobiście brała udział jako jeden z, jako laborant, czy ten, który bada osobiście, fizycznie. Czy mogła to robić osobiście? No my jako postronne osoby, czyli ja jako przewodniczący, pani profesor Nowakiewicz, mieliśmy okazję uczestniczyć w egzaminie. My byliśmy pod dużym wrażeniem wiedzy pani doktorantki, jeżeli chodzi o warsztat, nawet bardzo czasami nazwy, detale, numery genów poszczególnych, to jesteśmy naprawdę zszokowani, pozytywnie oczywiście, że to wszystko jest w stanie doktorantka zapamiętać i to wykorzystuje w pracy, w rozmowach, w dyskusji. Także ty, jako powiedzmy uzupełnienie do tej wątpliwości, która się mogła zrodzić, czy doktorantka robiła to osobiście, bo jest oczywiście zespół zaangażowany, ale ktoś tym musi kierować i myślę, że to jest osoba, której można tu z pełnym przekonaniem podkreślić jej osobiste zaangażowanie i tą wiedzę również warsztatową, która jest bardzo ważna, wynika to też dużego doświadczenia wieloletniego. Myślę, że promotor to też podziela to zdanie. Widzę, że wziął mikrofon i chce jeszcze coś dodać. Proszę bardzo. Chciałbym dodać, że o tym, że Magda wykonała większość tych oznaczeń samodzielnie, świadczy cieśń nadgarstka. Dziękuję. No cóż, spytam jeszcze, oczywiście pan profesor jest usatysfakcjonowany odpowiedzią i to jest tutaj najważniejsze. Dziękuję za te uwagi i oczywiście dodatkowy tutaj komentarz, a ta sugestia, żeby w przyszłych pracach cyklu monotematycznych prac uwzględnić szerzej właśnie tą wstęp pod kątem warsztatu i metod badawczych, to jest jak najbardziej tutaj uzasadniona, na co będziemy oczywiście, może już niewiele jest czasu do końca roku, żeby zrealizować te wszystkie, dokończyć przewody doktorskie w tak zwanym starym trybie, ale być może niektórzy jeszcze będą chcieli to uzupełnić. Także dziękujemy za tą bardzo konstruktywną tutaj uwagę i sugestię. I dziękujemy. Cóż, poprosimy wobec tego doktorantkę o odpowiedzi do zadawanych kolejności pytań. Proszę bardzo. Dobrze. Pierwsze pytanie dr Eweliny Iwan odnośnie analiz metagenomicznych i czy wykonywałam analizy plazmidów. Otóż tak, podjęłam próbę analizy plazmidów. Uzyskane odczyty były mapowane do bazy, która zawierała sekwencje plazmidów i co ciekawe, więcej odczytów plazmidowych odnotowałam u zwierząt dzikich. Natomiast jest to o tyle zaskakujące, ponieważ nie pokazałam tutaj ze względu na ograniczenia czasowe wyników analiz mikrobiomu badanych zwierząt, natomiast był on bardziej zróżnicowany u zwierząt dzikich właśnie i być może ta ilość plazmidów jest poniekąd powiązana z tym wynikiem, ponieważ więcej właśnie odczytów plazmidowych, najwięcej odnotowałam u dzików i lisów konkretnie. Co więcej, szereg z tych odczytów plazmidowych należało do plazmidów, które mogą uczestniczyć w transferze genów oporności, czyli były to replikony INK-H, już nie pamiętam które, w każdym razie o wysokim potencjale koniugacyjnym. Jeśli chodzi o pozostałe zwierzęta, to jedna rzecz jeszcze, która nasuwa mi się ciekawa, to
stosunkowo wysoki udział plazmidów INK-X, który odnotowałam u świń. Natomiast zdaję sobie sprawę, że zastosowana metoda no nie jest najbardziej fortunnym wyborem do analiz plazmidów. Niemniej jednak ze względu właśnie na uzyskane wyniki zdecydowaliśmy się opublikować to, żeby choćby wskazać, nie wiem, potencjalne kierunki dalszych badań. Dziękuję. Czy pani doktor jest usatysfakcjonowana? Tak, odpowiedzią. Dobrze. Proszę, kolejne pytanie. Kolejne, magister Ewelina Bigoraj, dotyczące bakterii, która była najczęstszą przyczyną przypadków śmiertelnych. Otóż w ogóle za 73% przypadków śmiertelnych, które przedstawiłam, odpowiadało zaledwie 6 opornych patogenów. I na pierwszym miejscu... Pani wspomniała o 24 tysiącach, zdaje się, ponad... Tak, to w Polsce akurat. Tak, ale ogólnie było ponad niemal 5 milionów i ponad milion bezpośrednio związanych z opornością. I właśnie tego miliona dotyczy 6 patogenów, które było notowanych najczęściej. Na pierwszym miejscu znalazła się, ku mojemu zaskoczeniu, Escherichia coli. Właśnie. Notowany był wysoko również Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus aureus i w Polsce wysoko był notowany Enterococcus faecium. Także szereg z tych patogenów należy do grupy ESCAPE, która, prawda, łatwo gromadzą, nabywają geny oporności i często są problemem w szpitalnych zakażeniach. Natomiast Escherichia coli zdecydowanie była na pierwszym miejscu. W Polsce też, rozumiem, dominowała. W Polsce też. Dobrze, czy pani magister jest? Tak, usatysfakcjonowana odpowiedzią. Dobrze, dziękuję. Kolejne, proszę. Tak, profesor Anna Gajda. Były dwa pytania, tak, z tego co... Odnośnie pozostałości tetracyklin w tkankach dzików i stabilności w środowisku. Okazuje się, że tetracykliny są bardzo stabilne w środowisku naturalnym. Z tego co widziałam, to ponad 400 dni nawet tetracykliny są w stanie, są obecne w środowisku. Z tej przyczyny też ogromny udział genów TET w glebie. Z tego co czytałam w jakichś badaniach na przełomie lat 70. do 2015 roku, ilość genów na tetracykliny wzrosła niemal 15-krotnie. Więc to wskazuje, jak te tetracykliny są stabilne i jaka jest ta presja środowiskowa. Natomiast czy mogą mieć wpływ na inne substancje? Otóż tak. I tutaj chciałam wrócić do wyników lisów, które prezentowałam i mówiłam o tym, że znaczny udział w rezystomie lisów miały geny oporności na cefalosporyny, dokładnie cefalosporynazy typu AMPC. I okazuje się, że właśnie bardzo często na tych samych plazmidach, co geny oporności warunkujące oporność na tetracykliny, są koselekcjonowane geny oporności właśnie na cefalosporyny typu AMPC. Także przypuszczam, że ten wynik, który właśnie uzyskałam, miał związek z tetracykliną u lisów. I kolejne pytanie, czy są badania dotyczące dzików i występowania tetracykliny w krwi, czy prawdopodobnego transferu do kleszczy? Nie znalazłam takich badań, przynajmniej nie trafiłam na nie, natomiast zdecydowanie jest możliwy taki transfer oporności. Patrząc na to, ile tetracykliny odnotowaliście w swoich badaniach chociażby, zdecydowanie taki kleszcz pijąc krew, no, bakterie, które w nim się znajdują, i to nie tylko nawet Borrelia burgdorferi, bo nawet Coxiella burnetti, prawda, też leczona tetracyklinami. Myślę, że jest to prawdopodobne i bakterie mogą się uodpornić zdecydowanie. Stąd kleszcze mogą stanowić wektor właśnie, generalnie owady. Wykazano właśnie, że wiele owadów stanowi wektor opornych bakterii w środowisku. Myślę, że to jest prawdopodobne. Tak. Bardzo. No jest to prawdopodobna droga i myślę, że odpowiedź jest przekonująca, mam nadzieję, tak? Dziękuję również. Pan profesor Tomczyk chyba. Tomczyk, tak. Odnośnie braku próbek tych właśnie ptaków blaszkodziowych. Faktycznie ja niestety
zgromadziłam te próbki dzięki uprzejmości właśnie między innymi profesora Kozdrunia, który dał mi próbki pochodzące od ptaków z ośrodków rehabilitacji oraz profesorów z UMCS, którzy dostarczyli mi próbki badań od ptaków żyjących w naturze. Natomiast zdecydowanie niewiele miałam przedstawicieli ptaków blaszkodziobych, jednakże jeden przykład, który przedstawiałam właśnie szczepu izolowanego od łabędzia, bo w zasadzie to nieliczne blaszkodziobe, który miał właśnie 5 genów oporności zlokalizowanych na chromosomie, w tym geny oporności na geny warunkujące oporność na cefalosporyny, chinolony i aminoglikozydy, także zdecydowanie blaszkodziobe mogą być rezerwuarem tak oporności. Jeszcze drugie pytanie. Tak, czy kolistyna jest nadal, znaczy kolistyna jest nadal skuteczna i z czego to wynika? Otóż z naszych obserwacji bardzo często notujemy plazmidowo przenoszone geny oporności, czyli MCR1 i jest on w szczepach, które de facto są wrażliwe na kolistynę. Jest to zwykle mig tuż poniżej wartości tej ECOV, więc być może jednak ta presja tej kolistyny nie jest na tyle duża, żeby uaktywnić te geny. Niemniej jednak myślę, że kierunek jest słuszny. Słuszny, jak najbardziej. Tak. Dziękuję. Chloramfenikol tam był. Ach, jeszcze chloramfenikol, tak. Czy może być powodem obecności tak genów? Jak najbardziej, myślę, że to jeszcze z zaszłości, prawda, kiedyś, no ale teraz w zasadzie te geny warunkują oporność nie tylko na chloramfenikol, ale również na florfenikol, który jest stosowany, więc myślę, że stąd takie wyniki. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że pan profesor jest usatysfakcjonowany odpowiedzią. To chyba były wszystkie pytania, zdaje się. Jeszcze profesora... A nie, no to tak, już takie na poza protokołem. Chodzi o to bydło oczywiście, no bo to jest dla mnie interesuje. Nie wygląda źle na tle innych gatunków. Czyli u bydła też rozumie oporność. Ale nie występuje tak często jak u pozostałych gatunków, które badamy. To miło słyszeć, no ale na chinolony podejrzewam już występuje. No to jest coraz częściej. Ma nie więcej ucieląt niż u bydła dorosłego. Dokładnie. Ze względu na preparaty długo działające, takie tak zwane single injection, short acting antybiotic i inne tego typu. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jestem w pełni usatysfakcjonowany. Mam nadzieję, że osoby, które brały w dyskusji też, a przede wszystkim recenzenci. I pani profesor Nowakiewicz to potwierdza, pan profesor Gierczyński potwierdził wcześniej. No i cóż, tak jak wspomniałem, z racji tego, że musimy tutaj procedować kolejne etapy w tym miejscu, to zmuszony jestem państwa na chwilę wyprosić na jakieś 20 minut, doktorantkę również też. I poproszę profesora Gierczyńskiego, żeby się zalogował na tym, tak, żeby wyszedł z tego linku, w którym byliśmy.
Podjęła bardzo, myślę, dla Pani pozytywną tutaj uchwałę i tą uchwała będzie dalej oczywiście na Radzie jutrzejszej przedstawiona, ten projekt uchwały o nadanie Pani stopnia doktora w dziedzinie nauki weterynaryjnej w dyscyplinie weterynaria. Oczywiście posiedzenie było bardzo burzliwe jak zwykle, ale tutaj wątpliwości nikt nie miał, że Pani prezentacja, praca doktorska, która była cyklem monotematycznych prac, kwalifikuje się, żeby po pełnym przekonaniu poprzeć tutaj tą uchwałę, czy projekt uchwały o nadanie Pani tego stopnia doktora. Ja pozwolę sobie z racji, żeby wszystkim formalną wymogą stało się zadość, odczytać teraz uchwały komisji. Uchwała Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora, no, wróciliśmy do tego tradycyjnego terminologii, doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych w dyscyplinie weterynaria, a nie tak jak dotychczas było w dziedzinie nauki rolnicze. Teraz mamy oczywiście nauki weterynaryjne i dyscyplina weterynaria. Komisja Doktorska Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2023 roku na podstawie artykułu 14 ust. 2 punkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku. Rozdział 1, paragraf 10, punkt 1 i 2. Po wysłuchaniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej pod tytułem Antybiotykooporność bakteryjnej flory jelitowej wybranych gatunków zwierząt postanowiła pozytywnie ocenić i przyjąć obronę rozprawy doktorskiej oraz przedstawić Radzie Naukowej projekt uchwały o nadanie magister Magdalenie Skarżyńskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych w dyscyplinie weterynaria i tu widnieją podpisy przewodniczącego oraz członków komisji. Także jeszcze raz Pani serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy taki etap przed dalszym Pani rozwojem, na którego no, wszyscy nie tylko promotor, ale i kierownik zakładu oczekują, dyrekcja oczywiście też, bo tą wiedzę, którą Pani nabyła przez tyle lat pracy, no, myślę, że może być w sposób bardzo owocny wykorzystana do dalszego Pani rozwoju, nie tylko Pani rozwoju, ale na rzecz Instytutu. Zresztą tutaj Pan Profesor Jedziniak podkreślił naszą rolę jako Instytutu. Warto tutaj to podkreślać. Myślę, że wszyscy powinniśmy to robić, że Instytut nie tylko służy zwierzętom jako takim, ale oczywiście jest to pewien rękojmia zachowania tego zdrowia publicznego i wszyscy to powinni podkreślać. Także serdecznie gratuluję Pani, kolegom, koleżankom z zakładu, promotorowi oczywiście, że w pewien sposób zobligował Panią, żeby to dokończyć i w takim stylu dokończyć. No i gratulujemy i życzymy Pani kolejnych sukcesów. I oddaję Pani głos. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Profesorze i bardzo dziękuję całej Komisji Doktorskiej za przeprowadzenie mnie przez meandry tego doktoratu. Również bardzo chciałam podziękować dyrekcji za umożliwienie wykonania tego doktoratu, no ale oczywiście najważniejsze podziękowania dla mojego promotora, pana profesora Dariusza Wasyla. Kto zna profesora, ten wie, że nie było lekko. No oczywiście, gdyby nie pan profesor, to podejrzewam, że ten doktorat nadal leżałby w szufladzie i czekał, nie wiem, na kolejne przedłużenie terminu obrony. Także bardzo dziękuję za motywację, za anielską cierpliwość. Chciałam również podziękować kierownikowi mojego zakładu, profesorowi Szulowskiemu i wszystkim koleżankom i kolegom z Zakładu Mikrobiologii, ale w szczególności moim najlepszym koleżankom z zespołu Salmonella, które mnie tu wspierają cały czas. Chciałam również podziękować dr Magdalenie Zając za radę, żebym w końcu wyszła ze swojego pudełka. Dziękuję również kolegom i koledze z Zakładu Analizomicznych za pomoc w wykonaniu analiz genomowych. Chciałam również wspomnieć świętej pamięci doktora Andrzeja Choszowskiego, który wprowadzał mnie tutaj w pierwsze kroki mojej pracy naukowej. Doktorze, jednak jestem reformowana.
No, chciałam również podziękować wszystkim osobom, które udostępniły mi próbki do badań oraz szczególne podziękowania kieruję do moich rodziców, którzy trzymają gdzieś tam za mnie kciuki. I chciałam również podziękować Grzegorzowi jako niezależnemu ekspertowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie i wszystkim tutaj obecnym. Dziękuję. Dziękujemy. Ja poproszę również panią profesor Nowakiewicz może by chciała się dołączyć do tych gratulacji. No, mogę już powiedzieć chyba pani doktor. Bardzo serdecznie gratuluję. Tak jak tutaj powiedzieli pani koledzy, koleżanki, wyszła pani z pudełka, zaprezentowała się pani przepięknie dzisiaj, mimo tych wszystkich obaw, które pani wyrażała jeszcze w trakcie egzaminu egzaminu doktorskiego. Także naprawdę bardzo piękna praca. Oby tak dalej, pani doktor. Oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Czy pan profesor Gierczyński nas słyszy? Nie wiem, czy jest z nami w kontakcie. Chciałbym może dołączyć się do gratulacji. Proszę bardzo, panie profesorze. Jestem z państwem, nie mogłem sobie odpuścić tej chwili, bo chciałem też osobiście pogratulować doktorantce sukcesu. Fakt tak przeprowadzonych badań, współpracy z zespołem międzynarodowym. No cóż można więcej powiedzieć? Bardzo dobry fundament na przyszłość i za to trzymał będę kciuki za dalszy rozwój, pani doktor. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panie profesorze. Cóż, no ja przekazuję pałeczkę tutaj już wszystkim na sali, bo być może państwo chcecie pogratulować doktorantce. Proszę bardzo. Jest na to teraz czas. Proszę bardzo. Thank you.